kilku etapach zarząd powiatu przeprowadził rewaloryzację płac pracowników starostwa oraz jednostek powiatu tczewskiego. Podwyżek domagali się sami zainteresowani, jak i radni powiatu. Niedawno o podwyżkach dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych miasta Tczewa mówił prezydent Mirosław Pobłocki. Powiedział, że w związku z inflacją od stycznia otrzymali oni podwyżkę płac o 500 zł brutto. Rada Powiatu sprawę podwyżek płac dla urzędników starostwa i podległych mu jednostek uczyniła jednym z warunków przyznania staroście wotum zaufania. Mowa nie tylko o urzędnikach starostwa, ale też o pracownikach Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, jak również pracownikach administracyjnych, placówek edukacyjnych podlegających starostwu. Czy udało się przeprowadzić rewaloryzację płac dla tak licznej grupy osób? Zapytaliśmy Mirosława Augustyna w programie Pytania do Starosty. W ubiegłym roku zaczęliśmy koniec sierpnia, w listopadzie następne i w styczniu również w tym roku. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy... Jakiej to były wysokości może? To są... Kwoty, mówimy ogólnie o kwotach tych minimalnych, czyli to było 500 zł brutto brutto, to jest do wynagrodzenia około 300 zł, jak gdyby można powiedzieć netto, oczywiście nie wszyscy w jednakowej ilości, wcześniej te podwyżki były też i w wyższych wysokościach, natomiast tutaj w tym roku jeszcze mieliśmy do zrealizowania podwyżki dla administracji i pracowników w placówkach oświatowych, którzy nie podlegają karcie nauczyciela. I wszystkie zobowiązania, które deklarowaliśmy, na dzień dzisiejszy są zakończone. Ci, którzy otrzymują teraz na tej sesji właśnie, to są wynagrodzenia, które od stycznia będą wyrównywane dla tych pracowników. Aha, ale to już są ostatnie... Ostatnie, tak, które już wszystkie jednostki, na które mamy właśnie wpływ i o których decydujemy, są zaspokojone. Zrealizowanie zgodnie z deklaracjami naszymi, tak. Mhm. Wywiązaliśmy się z tego w 100%.